Szanowni, w tym filmie chciałem przedstawić coś w rodzaju wprowadzenia do pojęcia energii. No, nie jest to łatwe pojęcie i to już widać było na naszej lekcji. Stąd wyodrębniłem je z poprzedniego filmu. No bo o co w tym wszystkim chodzi? No, zrozumieliśmy już, jak można opisać, obliczyć pracę mechaniczną. No ale teraz narzuca się następne pytanie, jeżeli chcemy zrozumieć, jak zbudować najbardziej wydajny silnik na przykład. Skąd bierze się możliwość wykonania tej pracy? No i generalnie możliwość wykonania pracy będziemy nazywali energią. Jeżeli jakieś ciało jest w takim stanie, że może wykonać pracę, to znaczy, że posiada energię. I teraz niezłym przykładem jest rozważanie takiej sytuacji, a będziemy robić coś, co się nazywa, rozważać coś, co się będzie nazywało eksperymentami myślowymi. No, często zdarzało nam się na lekcjach, że robiliśmy doświadczenia i potem tłumaczyliśmy sobie, co w tych doświadczeniach, z tych doświadczeń naprawdę wynika, co tam widać. Teraz zrobimy sobie doświadczenie myślowe. No i to doświadczenie będzie polegać na tym, wyobraźmy sobie, że mamy sobie masę M, która spoczywa, no i zaczynamy działać stałą siłą F, działającą równolegle do tej powierzchni, na której ta masa spoczywa. I tak długo działa ta siła, aż ta masa pokona drogę S. No wiadomo, co się dzieje z masą, która na którą działa stała siła, no porusza się ze stałym przyspieszeniem, w związku z tym będzie przyspieszać, będzie miała coraz większą szybkość. No i w tym momencie, w którym siła przestanie działać, będzie miała jakąś szybkość końcową, V końcowe. No i teraz wyobraźmy sobie, że się ta masa porusza dalej bez starcia. Porusza, no aż trafia na przeszkodę. Tą przeszkodą jest gwóźdź, umocowany tak ulokowany, że tak powiem, no i masa uderza w czubek tego gwoździa i wbija go w ścianę. No, niewątpliwie wykonała w ten sposób jakąś pracę, tak? I zatrzymała się. Kosztem swojej szybkości wykonała pracę, to jeszcze można sobie wyobrazić, tak jak to się dzieje, no, w ten sposób rzadko, kiedy wbijamy gwoździe. Natomiast często wbijamy gwoździe młotkiem i te gwoździe są wbijane w poziomą powierzchnię, młotek opada, ma jakąś szybkość i potem zatrzymuje się, a gwóźdź jest wbity, więc jakby no, kosztem tej szybkości zostaje wykonana praca. No i teraz jak można to znowu ilościowo opisać? No, ano, możemy sobie powiedzieć w ten sposób, no, wygląda na to, że ta poruszająca się masa zyskała możliwość wykonania pracy dzięki działaniu siły F. No więc można by powiedzieć, że ta siła F, ktoś, kto ciągnął czy pchał tę masę, no zainwestował, włożył w nią pewną pracę i wyposażył tę masę w potencjalną możliwość wykonywania pracy. No i teraz ile jej tej możliwości wykonania pracy przekazał? Jakiej energii jej dostarczył, no taką, jaką pracę wykonał, by się wydawało, bo to nic innego się zdarzyć nie mogło. No a jeżeli obliczymy sobie tę pracę, no to F razy S, siła to jest masa razy przyspieszenie, a pamiętamy, droga to jest pole powierzchni pod wykresem szybkości względem czasu. No i ten wykres wygląda w ten sposób, że to jest trójkąt prostokątny, podstawa ma długość T, a wysokość tego trójkąta to jest szybkość końcowa. No więc droga to, jeżeli ciało spoczywało, znajdowało się w spoczynku, nie miało prędkości początkowej czy szybkości początkowej, to jest jedna druga czas razy prędkość końcowa. No więc mamy tutaj takie wyrażenie. I teraz trzeba sobie tylko przypomnieć, że ta prędkość końcowa
w ruchu jednostajnie przyspieszonym to jest iloczyn przyspieszenia i czasu trwania ruchu. W związku z tym czas trwania ruchu to jest iloraz prędkości końcowej przyspieszenia. Po podstawieniu tego do tego wzoru, przyspieszenie w liczniku skróci się z przyspieszeniem w mianowniku i zostanie takie wyrażenie 1/2 m razy v końcowe do kwadratu. No i to wyrażenie, można powiedzieć, jest, opisuje ilościowo, opisuje tę transformację, wykonana praca. Ktoś wykonał pracę nad tą masą i wyposażył tę masę w taką ilość potencjalnej możliwości do wykonania pracy. No i to wyrażenie 1/2 mv kwadrat przez 2 nazwiemy energią kinetyczną, no bo to jest właśnie potencjalna możliwość wykonania pracy związana z ruchem ciała. Dlatego energia kinetyczna. No i tak jak żeśmy mówili w tej analogii z gwoździem, to ciało ma tę energię kinetyczną, posuwa się, posuwa, posuwa, aż nie trafi na gwóźdź, wbija ten gwóźdź w ścianę, traci tę swoją energię, no bo wykonuje pracę. Więc mamy tutaj taki łańcuch. Wykonana praca, energia kinetyczna, wykonana praca. No i tego typu analizą tego typu przemian będziemy się jeszcze zajmować w przyszłości i to przyniesie nam zrozumienie właśnie jak, czego możemy oczekiwać, jeżeli zależy nam na wykonaniu pracy.